Do paczek trafiła nowa drużyna Footies oraz nowa, która akurat związana właśnie z tym eventem. Dzisiaj otworzymy sobie dużo paczek. 10x8 plus nagrody za Foot Champions Pick z ikoną Pick z kartą zmiennokształtu lub Footies. Dzisiaj bez gameplayu, więc zapraszam Was do oglądania. No więc zacznijmy od 5x85 plus. To jest za Foot Champions, za te dodatkowe zwycięstwa jakimś tam składem. I zaczynamy od Future Starsa. Nie wiem, kto jest do trafienia dokładnie, ale to będzie Van de Ven 85. Może to coś przegrywać, nie mam pojęcia tak szczerze. Wiem, że zwykłe karty Footies się pokazują jako pierwsze. Karty Hero, czy też te z koronką są z tyłu. Mamy Szoboszlaja w środku z Rodbiego. Dobrze, druga paczka 85 plus, razy 5. Znowu liczymy na kartę specjalną. Jest znowu Future Stars. One chyba będą leczyć najczęściej z tego, co widać teraz. Vinicius Souza, no to nie jest ani wysoko oceniona karta, ani nic takiego, ale są trzy specjalne karty, same walkouty, nie ma tragedii. Tak więc przejdźmy do 10x85 plus. Zobaczmy, mamy kartę Footies pierwszą, kto to będzie? Hiszpania, prawda, obrońca Carvajal, chyba tak jest, to jest bardzo wysoka cena ogólna, ale go nie będę przepalać, chyba sobie nim pogram, bo to jest fajna karta, przynajmniej tak wygląda na statystykach. W środku jeszcze mamy Telesza, Upamecano 90. Dobra paczka, mam nadzieję, że też dużo więcej kart 90 plus się będzie trafiać. Dobrze, paczka z informem, bo musiałem gdzieś przypalić jakieś duplikaty. Zobaczmy, no i nie ma walkoutu, pominijmy to. Ale zawsze będzie coś do SBC o jakiegoś zawodnika. Tomaso. 10x85 plus, po raz ostatni. Na ten moment Future Stars niestety to nie jest ten duży odcinek, który chcemy zobaczyć. To będzie Malasia. 89, to może w środku jakaś 90 się jeszcze schowa, mam taką nadzieję, no ale nie, niestety nie. 3 karty 85, mogło być zdecydowanie lepiej. I mamy nagrody za 11 winów w Champions, bo po więcej się nie opłaca grać moim zdaniem, więc 11 szybkie, czemu by nie. I w pierwszym piku znowu Upamecano, cały czas mam jego kartę z czasów, kiedy on był do trafienia po raz pierwszy, więc cały czas będzie duplikatem. I wow, 84 plus, mamy dwie karty 90 plus, Eden Hazard 91, szkoda, że tego Fabiana też nie mogę sobie wziąć. Ale przejdźmy do pików z totsami zmiennokształtnymi, tutaj może ktoś grywalny, ale nie, po prostu Fodr i Ben Yedder. No nie wiem, chyba nie będę nim grać, nie wiem ile on teraz kosztuje, no dobra karta, ale raczej nie, zobaczmy ile kosztuje, mniej niż 100 tysięcy, no okej, nie będę narzekał. I drugi pik, tu jest Leao. To jest kapitalny trap, wam powiem, bo no ja uwielbiałem tego zawodnika, czy to w jego wersji za Mistrzostwa Świata, on chyba miał Potma, miałem jego informa, to jest świetna karta. I on kosztuje no, chyba z 800 tysięcy z tego co widzę, nawet 900. Bardzo dobre nagrody. Ale jeszcze mamy paczki, tutaj też może wybić coś wymiennego. Tutaj jakaś ikona urodzinowa, która by kosztowała coś, jakiś Mateusz Best. To nie są oni, to jest za to Volant 87, więc no... Zawsze to jest 10 tysięcy, a w środku nie ma poza tym nic. Paczka za 125 tysięcy, zobaczmy. Karta urodzinowa, czy to może być ktoś wartościowy? Chyba nie. Maile. Tylko i wyłącznie maile 86, to jest 10 tysięcy. W środku jeszcze Tillman też 10 tysięcy i Donnarumma. Dużo karty 80 plus. Dobrze, pik 86 plus, tutaj może jakaś karta Footies. Toni Kroos, niech będzie, mogło być lepiej. I mamy 9 pików 80 plus tutaj, no czemu nie 10 czy 12, po prostu nie mam więcej złotych kart w klubie. Pierwszy jest Declan Rice, liczymy tutaj na dużo kart specjalnych. W drugim piku, jeszcze gorzej, 82, mam nadzieję, że to się za chwilę zmieni. Zobaczmy, pik środkowy i Alisson, no nie jest to karta specjalna, na kartę 89 nie będę narzekał. Pik numer 4, Mohamed Kudus 88, bardzo fajny traf, tak samo jak Alisson. I czy utrzymamy pasce walkoutów trzeci z rzędu? Andriś, no nie, niestety nie. Pik numer 5, zawód, czas na szóstego. W szóstym player piku Depay, to nie jest nawet walkout, no jakiś słaby drop w tych pikach dzisiaj. Zobaczmy, kto będzie następny, Vlachodimos 81, bardzo słaby traf. Zobaczmy dalej. Trippier 84, no troszeczkę się zawiodłem, no nawet jeżeli tutaj będzie jeszcze jakaś karta specjalna, a nie będzie, no to te piki są raczej do zapomnienia, zazwyczaj bywały lepsze. Dobrze, czas na paczkę. Na początku 1x84 plus, tutaj może jakiś walkout, jest zawsze na to szansa.
byłoby miło, ale to chyba walkout nie jest, to będzie Kamerun, jeśli o to będzie Joel Matip niestety tylko. Oczywiście weźmiemy do klubu. I 3 razy 83 plus tutaj, no może być lepiej, a może być gorzej, ale jest lepiej, bo to jest karta Footies po raz kolejny dzisiaj. To jest Carvajal znowu niestety niewymienny, ale to jest zawsze wysoka ocena, 96. Karty 96 piechotą nie chodzą, że tak powiem. I aż tak łatwo się ich nie da zdobyć. No i poza nim nic nie ma, ale zawsze go możemy przepalić. No może kolejna paczka, mamy tutaj Volanda po raz kolejny, no niech będzie w takiej paczce 2x83+, naprawdę na Volanda nie będę narzekał. I do tego Carlos Soler. Dobra, pik 86+, po raz kolejny, zobaczmy co w nim będzie. Same karty specjalne i weźmiemy sobie Wimera, bo jest najwyżej oceniony. 3 razy 85+, zobaczmy jak będzie tej karta specjalna, jest Future Stars. I to będzie tylko i wyłącznie Gonzalo Plata, niestety. Dosyć nisko oceniony. Ale w środku jakaś wyżej oceniona karta się może skryć, ale się nie kryje, ale są 3 walkouty. Kilka kart mi jest potrzebnych po prostu, żeby skończyć ikonę 90, więc jakaś tam karta 83. O Jezus Maria, to jest Gabriel Jesus w piku 80+. No i teraz ja nie wiem, po co ja robię tego pika z ikoną, bo ja wiem, że tam nic lepszego od Jesusa nie trafię. No fenomenalny draft. Znowu te zwykłe piki oddają mi najlepiej. W tym trafiłem Julita, teraz Jesusa, wcześniej jeszcze ja tutaj w piku 86+, coś niesamowitego. No i teraz kurczę, mamy zrobionego pika z ikoną, ale po tym trafieniu Jesusa, to ja nie wiem, czy ja potrzebuję ikony. Ja im za bardzo tym paczkom i pikom z ikonami teraz jakoś nie ufam, bo to te karty ikon, to żeby trafić coś dobrego, to trzeba mieć niezwykłe szczęście. W tych zwykłych pikach teraz da się trafić przecież karty urodzinowe, ale zobaczmy. No może coś będzie bez odsłaniania, po prostu lecimy na żywca, liczymy na jakiegoś Ronaldinho. No i w sumie to tylko na Ronaldinho i o mój Boże, to jest Casillas. Pirlo trafiłem ostatnio, a Casillasa już też miałem. 7x84+. Tutaj może być coś ciekawego, jest Liga Mistrzów w jakiejś firmie, no on mi przychodzi do głowy jako pierwszy. Ale to jest Barella, 92, trafiłem go kiedy był do trafienia za pierwszym razem. Ale 92 to jest naprawdę dobry overall, w środku może się coś jeszcze kryć. I mamy Rubena Nevesa, czyli to jest kolejna karta Footies trafiona. No chciałem go trafić, bo to jest, no bardzo lubię go w rzeczywistości. W końcu dostał wypalną kartę i na pewno nim zagram, bardzo dobra paczka. I oby takich więcej. Dobra, piki 80+, wracamy, zrobimy sobie 1 czy 2. Zobaczmy, co będzie w środku i pamykano po raz kolejny, no prześladuje mnie dzisiaj ten Francuz. Ale nie będę narzekał na kartę 90, będziemy go sobie przepalać co chwila. Ale zanim przepalimy go, no to jeszcze jeden pik i mamy Thomasa Millera też duplikat. Po raz kolejny 90+, z Bayernu. Te piki zaczęły w końcu oddawać nie to, co zrobiłem ich 9. Dobrze, pik 80+, jeszcze jeden, czy utrzymamy pasy 90+, zobaczmy. 84, nie będę na to narzekał, NDD, zawsze jest ok. No i mamy 20 poziom. Ja naprawdę chciałem wziąć tego Kenta, ale przez to, że on ma to logo Fenerbahce, herb Fenerbahce, to nie wiem, strasznie mnie nie przekonuje. Przydałby mi się do kolejnego odcinka, ale bierzemy paczkę 25x84+, z nadzieją na jakiś fodr. To jest BC, na kolejnych zawodników, na kolejne filmy. Zobaczmy, po prostu otwieramy bez żadnego odsłaniania w tyłu czy coś takiego. Liczymy na kartę Footies. Nie ma co się oszukiwać i to jest Liga Mistrzów i to będzie Barella po raz kolejny dzisiaj. Nicolo Barella, no ale w środku może się kryć jeszcze jakiś Ruben Neves w duplikacie, czy chociażby Capdevila. No mamy jakieś nadzieje do tego, że będzie jeszcze coś wysoko ocenionego. Karty 90+ są mile widziane. No i karty 90+ nie mamy, są same walkouty na tej pierwszej stronie. Jest Jonathan David, który jest informem, one są bardzo istotne w SBC. Casemiro, Kroos, Navas, kilka kart specjalnych, no ale bez szału bym powiedział. Duplikatem jest oczywiście Barella. Jeszcze z tyłu Trimmel, no paczka niby okej, ale mogło być lepiej. Dobrze, 5x85+, tutaj liczymy na wysoki overall, karta specjalna musi być. I jest urodzinowa. Włochy, to chyba będzie El Shaarawy, więc mogło być lepiej, ale też nie ma tragedii. A w środku jeszcze jakaś karta specjalna będzie, nie będzie, wykarta 85. Ostatni skład na pika ze zmiennokształtnym lub kartą Footies przepalony. Ostatni kto tutaj był? Lucien chyba, tak? Tak, to był Lucien. Żeby była karta Footies z piku 80+, dostajemy Jesusa, Julita, z piku 86+, dostajemy Jaturę, więc tutaj trzeba na to, że będzie chociaż jedna karta Footies. Nawet żeby to był Ruben Neves, nie wiem.
Zobaczmy, o mój Boże, to jest Memphis Depay. Trankowski, no raczej Depay, a weźmy, bo jest najwyżej oceniony. No jakieś tam statystyki ma, ale to nie jest karta, którą chciałem zagrać. Ile on jest warty? 200 tysięcy chyba, no coś takiego, no ale bez szału, niestety bez szału ten pick po raz kolejny. I tak dobiliśmy do końca tego filmu, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, po prostu były paczki, ale ciekawy film już się pojawi, myślę, że na kanale w czwartek albo w piątek, więc myślę, że możecie czekać. Do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo pomaga, zasubskrybujcie kanał, no i cześć!